programie Komarch RPXT istnieje możliwość przygotowania wydruku swoich dokumentów w innym języku niż polski. Dostępne opcje to angielski, francuski i niemiecki. Proces ten zostanie przedstawiony na przykładzie wydruku faktury sprzedaży w języku angielskim. W pierwszym kroku klikamy ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybieramy edytor wydruków. Następnie z menu kontekstowego wybieramy opcję dodania nowego wzoru wydruku i wybieramy wydruk faktury sprzedaży. Na samym dole listy wydruków znajdują się dostępne języki. Wybór języka wydruku dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej flagi. Pojawia się formularz faktury sprzedaży. Należy uzupełnić jego nazwę, a także nanieść ewentualne zmiany. Po prawej stronie wyświetla się podgląd wydruku w języku, który został wybrany przez użytkownika. Po naniesieniu wszystkich zmian należy zapisać formularz. Nasz nowy formularz pojawi się na liście wydruków. W lewym górnym rogu widnieje flaga oznaczająca język, w którym został zapisany.